Cześć wszystkim, nazywam się DJ Mario. Teraz ostatnio takie trochę nietypowe filmiki wstawiam, nie karaoke, ale wstawiam to, można powiedzieć, na życzenie ten filmik, dlatego że, jak wiecie, tam grałem po weselach, teraz długi czas prowadziłem karaoke w polskiej restauracji tutaj w Anglii i po prostu wiem, jak ludzie mają problemy ze śpiewaniem piosenek, które chcieliby zaśpiewać, a niestety nie są w stanie, bo nie mają predyspozycji do śpiewania, to przede wszystkim, a uczą się, więc mam taki apel do ludzi, żeby nie chodzili do klubu uczyć się tej piosenki, tylko w domu sobie prześpiewali, bo nie każda w stanie jesteście zaśpiewać tak samo jak ja, czy ktoś inny. I co chciałem pokazać, że każdą piosenkę można zaśpiewać po swojemu, na inny sposób. Moim zdaniem ta piosenka nie musi zostać zaśpiewana tak, jak jest w oryginale, aby była fajna i przede wszystkim w tonacji, tak? Dlatego zaproponuję Wam tutaj jedną piosenkę. Zaśpiewam zwrotkę i refren tak, jak jest w oryginale, a później będę śpiewał po swojemu na przykład. Tak jak ja to czuję, jak ja bym to... Może mnie zaśpiewa, bo oryginał też jest fajny, ale inaczej, niżej i też pewnie będzie miał jakiś smak. Dlatego będzie to piosenka Dumka, nie dam Wam serca. Dumka, marka Trendy, tam też się dosyć wysoko śpiewa. No i pokażę Wam, jak to można spróbować inaczej, bo można. Później jeszcze po filmiku tam opowiem trochę, powiem, o co chodzi więcej. No a tym razem mówię, nagrywam w domu, nie w studio, także no, miejcie na uwadze, że ta jakość tego wszystkiego nie będzie profesjonalna. Ale to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby Wam pokazać, że można zaśpiewać piosenkę na różne sposoby, po swojemu. Także zobaczycie, jak ja to zrobię i czy wyjdzie. Co się umiem bawić,
tak jak pan. Kiedy noc w kieliszce błyszczy się to znam. A jeszcze śmiechy ludzie mówią mi o tych królach za dalekich gór. A jeszcze śmiechy odpowiada mi, nie mam nic, prócz falu pięknej snów. A to ja na dziwnym jestem królem, bo ty wybrałaś właśnie mnie. Właśnie ja na ciebie ten jedyny, niech cała ziemia o tym wie. A to ja na dziwnym jestem królem, bo ty wybrałaś właśnie mnie. Właśnie ja na ciebie ten jedyny, niech cała ziemia o tym wie. Tyle. Sorry za mój strój luźny, ale niestety podobno zawsze w dresach się poruszam, bo najwygodniej. Resztę dopowiem, bo muszę zmiksować ten filmik. Nie to, że mi się coś nie udało, tylko po prostu wcześniej nagrywałem na próbę i zrobiłem to tak, jak powinno być. Wyszło za pierwszym razem, a teraz początek dograłem z piosenką i dopowiem resztę. Dlatego mówię, jeżeli ktoś nie jest w stanie wyciągnąć jakiejśkolwiek piosenki, jeżeli macie problem i nie wiecie jak spróbować, to możecie napisać, a mogę spróbować zaśpiewać, bo też nie jestem w stanie zaśpiewać każdej piosenki, też nie mam takiego wysokiego głosu do wyciągnięcia, nie jestem w stanie wszystko wyciągnąć, nie jestem profesjonalnym wokalistą. Zresztą słyszycie, mam zatkany nos, też, ale tak po prostu mam wolny dom na tę chwilę, więc wykorzystuję sobie też jeszcze kilka piosenek, zaśpiewamy. Będzie oddzielny filmik, będą to piosenki po angielsku, gdzie zazwyczaj nie śpiewam po angielsku w ogóle. To będą pierwsze piosenki, które będą upublicznione przeze mnie i śpiewane przeze mnie po angielsku. Więc to nawiązuje do tych moich lekarstw, które tak na mnie działają, że po prostu moje zachowanie, wszystkie reakcje, mój mózg pracuje na 100%, że tak powiem, nie na 70% czy coś, na 100%. Co najmniej. Wszystkie moje walory się podniosły. Zacząłem płynnie mówić po angielsku od momentu brania tych lekarstw. Więc czemu tego nie pokazać? Może wykorzystuję to trochę, ale wiem, że mi to zostanie. Dlatego jeżeli teraz już śpiewam na takich tonacjach, gdzie wcześniej nie mogłem, to już to raczej nie zejdzie. Trzeba tylko po prostu kontynuować śpiewanie, bo trzeba trenować śpiewanie tak jak każdy inny, na przykład sport. Ktoś chodzi na siłownię, musi trenować, bo jak nie będzie trenował, to będzie spadał. Tak samo z głosem. Głos nietrenowany zaniża. Każdy nieraz musi się rozśpiewać przed śpiewaniem. Więc z głosem tak samo. Trzeba ćwiczyć dykcję przede wszystkim. Żuchwę, bo żuchwa ma duże znaczenie. Ja też nie jestem nauczycielem, ale może tutaj zaraz coś palnę, jakąś głupotę. Ale no, czytałem po prostu o tym, bo też chciałem się uczyć śpiewać. Aczkolwiek no... Teraz jakoś to idzie. To tyle mówię. Jeżeli chcecie jakąś piosenkę, żebym wam zaproponował, jak można ją spróbować inaczej zaśpiewać, to nie ma problemu, bo też będę chciał wam pokazać, ale to już może kiedyś, że można zaśpiewać tekst z innej piosenki do innej w ogóle. Muzyka z innej piosenki i tekst z innej piosenki. I to może działać. Działa. Tylko, że wiadomo, każdy powie, no otoczenie, no to nie taka piosenka, to nie tak się śpiewa i tak dalej. A ja uważam, że każdy może zaśpiewać po swojemu. Dlaczego robione są covery? Według na przykład jakiegoś zespołu. I tam ktoś mówi, no fajnie, piosenka zrobiliście to na swój sposób. To dlaczego ma też nie zostać zaśpiewana na swój sposób? To jest tak samo. Można się bawić muzyką, można się bawić głosem. Więc ja uważam jak najbardziej, że można śpiewać piosenki na różne sposoby. Ja lubię ogólnie właśnie pozmieniane coś w oryginalnej piosence, bo oryginał robi się szybko, jest fajny, ale robi się szybko, że tak powiem, oklepany, tak? Więc ja lubię, jak coś zmienia, ale to już mówię, to jest takie zboczenie DJ-a, dlatego DJ remiksują piosenki, bo to jest zboczenie DJ-a, żeby coś tam zmienić, coś popsuć, coś zamieniać, ale ja lubię, bo znam to, bo sam jestem DJ-em, wiem o co chodzi, więc
Więc to tyle. Wy, jeżeli nie możecie jakieś piosenki zaśpiewać, zaśpiewajcie ją inaczej, po swojemu. To nie musi być takie w oryginale, a będziecie fajnie się czuli, bo zaśpiewaliście piosenkę. Tylko mówię, trzeba no, jakąś tonację trzymać, żeby nie gubić tonacji. Ktoś, kto nie słyszy się, ja proponuję, żeby nagrać się, nawet na telefonie, w domu, jak pójdziecie śpiewać do klubu karaoke czy coś, żebyście się nie uczyli w klubie śpiewać, bo wtedy no, wszyscy na was trochę źle patrzą, bo stwierdzają, że ktoś nie umie śpiewać. Także w domu sobie potrenować, pośpiewać, włączyć sobie telefon i włączyć muzyczkę i śpiewać normalnie do tego. I po prostu się odsłuchać, w których momentach nie pasuje. I śpiewać sobie jeszcze raz, aż te momenty dopracujecie. Wtedy śmiało idźcie sobie do karaoke, klubu jakiegoś, pośpiewajcie, czy gdziekolwiek, nawet w towarzystwie, nie musi być klub karaoke, wystarczy, dobra ekipa. Możecie sobie w domu zrobić też, tak jak teraz robię sobie tutaj dla was, to mógłbym pod telewizor podłączyć, ale nie potrzebuję, wystarczy mi laptop, że to robię tylko tak na pokaz dla was, więc to tyle. A ja już się plułem. Także mówię, jeżeli macie jakąś propozycję z jakąkolwiek piosenką, to postaram się, ale nie oczekujcie ode mnie zbyt dużo w tym momencie, bo jeszcze ktoś do mnie pisze. Spróbuję to jakoś dla was rozgryźć. Tutaj no, podałem taką przykładową piosenkę, tą Dumkę, marka Trendy, więc nie jest ona też taka mocno trudna do zaśpiewania. Później angielskie piosenki będę śpiewał, które są naprawdę moim zdaniem dosyć trudne, bo będę śpiewał Robina Williamsa, gdzie ma też ciężkie, wysokie piosenki. Tina Turner też zaśpiewam, gdzie nie proponuję żadnemu facetowi śpiewać kobiecych piosenek, bo jest naprawdę ciężko dorównać kobietom ich skali głosowej. Jeżeli jakiś facet naprawdę dorównuje, nie mówię tu o sobie, broń Boże, mówię na przykład, bierzmy za przykład pana Cugowskiego, to jest dla mnie wybitny wokalista i takich uważam właśnie, oni są w stanie wypoziomować ten level tonacji z kobietami, bo kobiety naprawdę mają pokaźną skalę tonacji głosu. Czasem po 5 oktaw słyszę, tak jak pani Górniak ma chyba, co najmniej. Więc to jest naprawdę dużo skala z dołu do samej góry, dlatego tak pieją. Czy pani Kozidrak, którą też bardzo lubię, podziwiam za jej głos. Więc mówię, no jeżeli facet śpiewa tak dobrze jak kobieta, to naprawdę jest wybitnym wokalistą. Więc ja spróbuję tylko im dorównać, sprostać. Mówię, wiem, że to nie będzie idealnie, tym bardziej, że nie nagrywam w studio, więc mój głos nie będzie poprawiony, będzie słychać niedociągnięcia, fałsze pewnie, ale też mówię, nigdy nie śpiewałem tych piosenek, dopiero teraz, w sumie drugi raz je będę śpiewał dla was, bo raz go sprawdziłem, czy jednak jestem w stanie, no coś tam wychodzi, więc sami ocenicie i opowiecie, napiszecie mi. Jeżeli macie jakieś tam propozycje, co z tym robić, to piszcie, nie krępujcie się na kanale. Ja już będę dostępny, mam nadzieję, niedługo dla was z powrotem. Bo przecież robię to dla was tylko, nie dla siebie. Ja lubię ludzi bawić, zabawiać i chcę też dawać innym możliwość tej radości, bawienia się. Zwłaszcza na takich imprezach domowych, bo lubię bardzo. Więc życzę wszystkim dobrego, dużo zdrowia i szczęścia w życiu przede wszystkim i miłej zabawy, tak? Bawcie się przy tym karaoke, które robię dla was. I tyle. Śpiewajcie, nie fałszujcie.